podziemny widok. Ale ponad coraz więcej w Polsce jest. Ale... Wiecie, przed ogromnym drżeniem stoję dzisiaj, ale nie dlatego, że się boję mówić, ale dlatego, że to, co chcę powiedzieć, to będzie łatwe. Jest ono trudne. Wiem, że dla wielu będzie trudne do przyjęcia, ale Bóg jakiś czas temu powiedział mi właśnie w kontekście tego tematu, że trzeba o tym powiedzieć w kościele, dlatego że niestety temat wilków w owczej skórze, nie chcę powiedzieć, że w ogóle, ale bardzo rzadko się o tym mówi. I mówiąc szczerze, jeżeli mało się o tym mówi, to diabeł ma z tego ogromną radość. Dlatego, że ma pożywkę z tego, ponieważ po prostu jego rolą jest zniszczyć Kościół. Jest jego rolą zabić każdego z was. I dlatego czuję na sobie ogromną odpowiedzialność, powiem wam szczerze, tego słowa na dzisiaj. Będziemy poruszać się w różnych fragmentach Biblii, także zachęcam do czujności, jak zresztą tam jest napisane, bądź czujny, abyś nie był zabity. I powiem wam szczerze, że to jest naprawdę bardzo poważne. To nie jest tylko jakieś, wiecie, słowo, które ma być jakąś nowością dla nas, albo może być tylko dodatkiem do czegoś, ale ono naprawdę ma ogromne znaczenie dla naszego życia, indywidualnie, jak i dla Kościoła. Dlatego, że naprawdę pojawiają się w Kościele i u nas także pojawiały się wilki, które były w owczej skórze. Pojawiają się też co jakiś czas i powiem więcej, że będą się pojawiać. I niech nikogo to nie dziwi, dlatego, że dopóki Kościół jest żywy, działa dla Pana i kiedy miłość w nim wzrasta, to coraz więcej w takim Kościele będzie pojawiać się takich wilków w owczej skórze. Wiecie, niesamowite jest to, bo Jezus o tym mówi. Potem Paweł o tym ostrzega Kościół, jak zaraz zobaczymy na podstawie kilku fragmentów Biblii. I czy to nie jest tak, że ja sobie coś wymyślam teraz, ale to jest bardzo poważne i Jezus bardzo mocno to zwraca uwagę, apostołowie i uczniowie również. Ponieważ widzieli, co się dzieje w kościołach, widzieli, jakie zachowania są w kościołach, widzieli, co się dzieje z ludźmi, którzy są w kościele, a za chwilę są gdzieś poza, znikają, umierają. Czasem uda się, że po prostu są tylko poranieni. Ale bardzo często niestety jest tak, że po prostu przychodzi duchowa, a czasem nawet fizyczna śmierć. Właśnie z powodu tego wszystkiego, tych wilków, które przychodzą do kościoła. Dlatego tak bardzo jest to poważne. I pewnie część z was słyszała, bo pierwszy raz można by się spotkać z wilkami w owczej skórze. W bajkach Ezopa, 6 wiek przed naszą erą, nie wiem, czy słyszeliście, tam też jest mowa właśnie o tym, o takim zdarzeniu, kiedy wilk postanowił zabić owce, zjeść, więc nałożył sobie sierść, skórę tej owcy, wszedł, miał plan, ale nie wiedział o tym, że pasterz przyjdzie wieczorem zabić owcę na jedzenie. No i akurat wziął jego i został zabity. A jak dzisiaj zobaczymy na podstawie Bożego Słowa, czujność dla każdego z was ma ogromne znaczenie. Pewnie ktoś powie, dla liderów, pasterzy, którzy prowadzą, pewnie większe. Pewnie tak jest, bo jest większa odpowiedzialność. Dzisiaj też troszkę o tej odpowiedzialności powiemy, ponieważ to jest słowo, które nie bardzo lubimy. Odpowiedzialność. A jak się okaże, ono jest bardzo istotne w Kościele i bardzo potrzebne. Bez niego tak naprawdę Kościół nie jest w stanie funkcjonować. Więc otwórzmy sobie, jak mamy Biblię, Ewangelia Mateusza. Jeśli mogę, to poproszę następny slajd. Tam jest to napisane. Będziemy też mówić dzisiaj o tym, na jakiej podstawie możemy w ogóle rozeznać i rozpoznać, kto jest tym wilkiem. Powiem wam szczerze, że dostrzeżecie dzisiaj bardzo niewielką różnicę i zobaczcie sami, jak trudno czasem jest nam dostrzec, że ktoś, z kim mieliśmy relację bądź mamy relację, tak naprawdę może okazać się po prostu wilkiem, który ma złe zamiary. I dzisiaj to zobaczymy na podstawie Bożego Słowa.
przede wszystkim na podstawie Bożego Słowa, bo ono ma nas uczyć, ma nas konfrontować i często, jak mówię, jest ono niewygodne, ale jest potrzebne do tego, aby Kościół mógł rosnąć, wzrastać w Chrystusa, jak będziemy teraz czytać w Efezja. Czyli tak, Ewangelia Mateusza, 7 rozdział, od 15 do 23 wersetu. Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, ale wewnątrz są drapieżnymi wilkami. Po ich owocach poznacie ich. Czy zbierają winogrona z cierni albo z ostu figi? Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo wydawać złych owoców, ani złe drzewo wydawać dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, zostaje wycięte i wrzucone w ogień. Tak więc po ich owocach poznacie ich. Nie każdy, kto mówi mi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, ale ten, kto wypełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu powie mi tego dnia: Panie, czyż nie prorokowaliśmy w Twoim imieniu? I w Twoim imieniu nie wypędzaliśmy demonów? I w Twoim imieniu nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im oświadczę: nigdy was nie znałem. Odstąpcie ode mnie, wy, którzy czynicie nieprawość. Tu mamy pierwszy fragment i chciałbym od razu też przeczytać drugi, bo on jest praktycznie bardzo podobny. Tutaj mamy historię, kiedy najpierw Jezus ostrzega swoich uczniów, ale otwórzmy sobie też od razu Dzieje Apostolskie. Poproszę następny, o, już jest, dziękuję. 20 rozdział, 28 do 31. Uważajcie na samych siebie i na całe stado, w którym was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paśli Kościół Boga, który On nabył własną krwią. Gdyż wiem, że po moim odejściu wejdą między was wilki drapieżne, które nie będą oszczędzać stada. Także spośród was samych powstaną ludzie, mówiący rzeczy przewrotne, aby pociągnąć za sobą uczniów. Dlatego czuwajcie, pamiętając, że przez 3 lata, we dnie i w nocy, nie przestawałem ze łzami napominać każdego z was. Tutaj mówi Paweł do kościoła w Efezie akurat, w tym Dziejach Apostolskich, przestrzega liderów, przywódców tego zboru odnośnie tych rzeczy, które będą się działy. I myślę, że nie jest przypadkowe absolutnie to, że Jezus chce, aby to powiedzieć u nas w Kościele. Właśnie przytoczyć te fragmenty, ponieważ tak jak mówiłem, wilki przychodzą, pojawiały się i będą przychodzić. I to, co Biblia mówi teraz w tych fragmentach, to przede wszystkim ostrzega nas o tym, że po pierwsze te rzeczy będą się działy. Po drugie, mówi o tym, abyśmy byli czujni. Abyśmy uważali na to, co słuchamy, uważali, z kim się spotykamy, uważali na wiele, wiele tak naprawdę rzeczy, które są. I ktoś może powiedzieć: mnie to nie dotyczy, jestem chroniony w Chrystusie itp. itd. Ale wiecie, jest takie słowo, które mówi: pycha przed upadkiem, a wyniosłość ducha przed ruiną. I wielu ludzi, kiedy mówiło, że na nich coś nie spadnie, wiecie, to nie o to chodzi, że nie spadnie. Bo może, ale nie musi. Ale nie bądźmy w tym lekkomyślni, właśnie w kontekście tego tematu. I to, na co chcę dzisiaj zwrócić szczególną uwagę dla każdego z nas, to jest to, w jaki sposób móc rozeznać, zobaczyć tak naprawdę, jak możemy rozpoznać i w jaki sposób wilki w owczych skórach pojawiają się w Kościele i działają. I powiem wam więcej, że kiedy zobaczycie parę punktów, to na pierwszy rzut oka będziecie myśleć sobie: wow, przecież to wszystko mi pasuje do Kościoła. Te zachowania, te rzeczy.
I chciałbym, żeby każdy z Was dzisiaj naprawdę poważnie do tego podszedł, zastanowił się, rozważył w swoim sercu odnośnie pewnych zdarzeń, pewnych rzeczy, czy to faktycznie nie miałem z czymś takim do czynienia w swoim życiu. Bo jestem przekonany, że większość na pewno i to nie jeden raz. Pierwszą rzeczą, co musimy uświadomić sobie, jest to, że wilki przychodzą przebrane za owce. Każdy z Was tutaj, bez wyjątku, jest owcą, która należy do Pana. Nie należy do jakiegoś tam pastora, jakiegoś przywódcy, ale jesteście owcami, które należą do Pana. Ale Pan powołuje pasterzy do tego, aby dobrze paść trzodę. To trzeba sobie na początku bardzo mocno powiedzieć, że owce należą do Pana. Każdy z Was należy do Pana, jeżeli oddaliście Mu swoje życie. Więc wiemy, że one przychodzą do Kościoła. I ciekawą rzeczą jest to, że im Kościół jest większy, im więcej ludzi znajduje się w Kościele, tym trudniej jest dostrzec tego wilka w owczej skórze. Zwróćcie uwagę, że małe kościoły, na przykład kościoły domowe, mają to do siebie, że ludzie tak dobrze siebie znają, mają dobre relacje, czas modlitewny, wiecie, wszystko wspaniale współgra. Bardzo trudno jest, aby tam wilk w owczej skórze ostał się dłużej niż jedną godzinę. To jest niemożliwe, ponieważ oni od razu wyczują, że coś w tej osobie, która tu się pojawiła, jest coś nie tak. To się naprawdę wyczuwa. Ale problem pojawia się wtedy, kiedy przychodzimy do kościoła, w którym jest 50, 70, 100, 500, 1000 więcej osób i przychodzimy tam na swoje ulubione miejsce, gdzie siadamy, jest nam tam wygodnie, jest nam dobrze, jest nabożeństwo, uwielbienie, wszystko pięknie wygląda i tak naprawdę nie jesteśmy w stanie zauważyć w tej grupie ludzi jakiegoś człowieka, który może okazać się tym wilkiem. Bo tak naprawdę go nie znam. Jest tak wiele tych ludzi, że nikt nie ma z relacji z pewnymi ludźmi i nawet nie wiemy, kim oni są. Ja nie znam was wszystkich dokładnie. O wielu osobach wiem też dlatego, że Bóg mi pewne rzeczy pokazuje i wiele razy to się po prostu sprawdza, że tak jest. I nie muszę was znać osobiście, aczkolwiek bardzo bym chciał was lepiej poznać, ale nie chcę mieć do siebie pretensji, że nie znam was wszystkich ze wszystkimi szczegółami. Ale wspaniałe jest to w Kościele, że ja mogę nie znać ciebie doskonale, ale na przykład Wiesiu będzie znał już ciebie doskonale, ponieważ to z nim będziesz spędzał, bądź spędzał więcej czasu i tak dalej, i tak dalej. I im bardziej mamy relacje ze sobą, poznajemy się coraz bliżej, jesteśmy w stanie pewne rzeczy zauważyć. I to tak na tytułem wstępu. Kolejnym punktem bardzo ważnym jest to, że owce, mówimy o tych, wilkach, przepraszam, w owczej skórze, one przychodzą do kościoła i obserwują. Doskonale obserwują. I co robią najpierw? Szukają najpierw ludzi chorych, słabych, poranionych, z różnymi trudnościami. Myślę, że w kościele pełno takich, prawda? Czyż nie? Bo ja myślę, że pełno. I powiem wam szczerze, jest normalną rzeczą to, że do kościoła przychodzą ludzie, którzy są poranieni, z różną przeszłością i tak dalej. To jest zupełnie normalne. Ale nienormalne jest to, że kiedy jesteś w kościele, już jakiś długi czas i cały czas jesteś w tym samym miejscu, co na początku. To nie jest normalne. Ponieważ Bóg chce Kościoła, który jest silny, mocny, oparty na Jego Słowie i na Duchu Świętym. Takiego Kościoła Bóg chce. Ale tak jak mówię, przychodzą coraz to nowi ludzie. Sami przecież mamy różne spotkania, prawda? Różne rozmowy. I widzimy podczas tych rozmów, co ludzie przeżywają, prawda? To, co pierwsze nam się na serce przychodzi, to przecież ja muszę go do kościoła dać. On
potrzebuje miłości, on potrzebuje poznać nowych ludzi, potrzebuje bliskości, Bożego ciepła i tak dalej, i tak dalej. I to jest normalne. Ale wilki właśnie na takie osoby najbardziej czyhają. Dlatego, że wilk nie atakuje tych mocnych, nie atakuje silnej grupy ludzi, która jest zjednoczona ze sobą, ale to, co robi, to stopniowo zagląda do tych słabych i tak odsuwa, odsuwa, odsuwa. I wyobraź sobie, że jesteś osobą słabą, albo czujesz się osobą słabą i ktoś ciebie w kościele prowadzi, nie wiem, Iza, ktokolwiek. I prowadzisz tą osobę, ale za chwileczkę okazuje się, że dostrzegasz, że ona gdzieś tam znika. Że gdzieś tam się z kimś spotyka, potem słyszysz jakieś dziwne teologie, jakieś dziwne rzeczy. I dlaczego wilki tak robią? Ponieważ one wiedzą, że owce zdobędą tylko wtedy, kiedy oddzieli się od pasterza. Bo pasterz jej nie chroni. Dlatego wilki zawsze atakują najpierw chore i słabe. I co robią, to oddzielają. Nie uderzą w całe stado, tylko stado wilków atakuje tak, żeby oddzielić poszczególne jednostki, wziąć do rogu, do kąta i tam zabić i zniszczyć. Tak to wygląda. I co ciekawe jeszcze jest to, że ataki wilków są bardzo cierpliwe. Bardzo cierpliwe. Czasami trwają nawet miesiące, a czasami nawet lata, kiedy Kościół nie ma Bożego rozeznania, aby zobaczyć, że coś jest nie tak. Jak to wygląda w praktyce? Taki wilk poznaje się z ludźmi. Zyskuje ich zaufanie, ale jednocześnie z tyłu głowy planuje atak. Przychodzi czas na różne spotkania, aby się lepiej otworzyć. Wiecie, spotkania modlitewne, przy kawie, stajemy się sobie coraz bliżsi, te relacje się zazębiają, tak. I stajemy się na tyle blisko, że czujemy się pewnie i czujemy się bezpiecznie. I zobaczcie, w tym momencie otwieramy się na głębszą relację. I można by powiedzieć, że do tego momentu to wszystko wydaje się w porządku, prawda? I to wygląda jak Kościół. Przychodzą ludzie poranieni, ludzie do nich przychodzą, zajmują się nimi, troszczą się, chcą się lepiej poznać, spotykają się na kawach, herbatach, modlitwach itp. itd. Niestety to wszystko tylko bardzo przypomina funkcjonowanie Kościoła. Ale nie ma nic wspólnego tak naprawdę z Kościołem. Dlaczego? Ponieważ, i tu jest ważna rzecz, Paweł pisał listy do Kościoła. Jak sobie zobaczymy. Pisał też do ludzi, którzy mieli kościoły w domu. Bo takie też były. W których uczył, o których też słyszał, które prowadził. Paweł nie prowadził samozwańczych grupek. Co to powiedzieć? On niczego takiego nie robił. Ponieważ Paweł znał Bożą wolę. Paweł znał Bożą wolę i o niej pisał. I zaraz będziemy o niej czytać. I wiedział, czym jest Kościół i jak to wygląda. Otwórzmy sobie Efezjan, 4 rozdział, 11-16. I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a jeszcze innych pasterzami i nauczycielami. Dla przysposobienia świętych do dzieła posługiwania, dla budowania ciała Chrystusa, czyli Kościoła. Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary dojrzałości pełni Chrystusa. Abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi każdym powiewem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na manowce błędu. Lecz będąc szczerymi w miłości, wzrastamy we wszystkim w Tego, który jest głową, w Chrystusa,
z Niego całe ciało, harmonijnie złożone i zespolone we wszystkich stawach, dzięki działaniu każdego członka, stosownie do jego miary, przyczynia sobie wzrostu dla budowania samego siebie w miłości. Paweł tu doskonale pisze o tym, jak powinno wyglądać w Kościele. On tu nie pisze o hierarchii. Ten jest wyższy, ten jest niższy, ten jest bardziej ważny, ten jest mniej ważny. Ale mówi o pewnych pozycjach i stanowiskach, które tak naprawdę Duch Święty nakłada na ludzi, aby się tym zajęli. Tutaj nie ma mowy o jakichś samozwańczych działaniach. I to, co jest ciekawe, to Paweł ostrzegał przed zwiedzeniem i fałszywymi nauczycielami. Ale otwórzmy sobie jeszcze pierwszy list do Koryntian, 12 rozdział, 25-28. Aby nie było podziału w ciele, ale żeby członki jednakowo troszczyły się o siebie nawzajem. Tak więc, jeśli jeden członek cierpi, cierpią z nim wszystkie członki. A jeśli jeden członek doznaje czci, radują się z nim wszystkie członki. Wy zaś jesteście ciałem Chrystusa, a z osobna członkami. A Bóg ustanowił niektórych w Kościele. Najpierw jako apostołów, potem proroków, po trzecie nauczycieli, cudotwórców, potem dary uzdrawiania, niesienia pomocy, rządzenia, różne języki. Paweł mówi, jak powinno wyglądać w Kościele i dlatego, kiedy pisał do Kościoła, konfrontował te rzeczy, czy one grają, czy nie ma tak, że ktoś jest odszczepieńcem tak naprawdę, odchodzi na bok i zaczyna głosić dziwne rzeczy i co więcej, zabiera ludzi z Kościoła po to, żeby nauczyć jakichś chorych rzeczy, które nie są zgodne z Bożą wolą. Wiecie, pewnie wiecie, bo ja wiem, ale wy na pewno też. Wielu wierzących spotyka się na różnych grupkach. I wiele osób uważa to za dobre spotkanie. Dlaczego? No bo tam się ludzie modlą, śpiewają i grają dla Boga. Na pierwszy rzut oka wydaje się to całkiem bardzo dobre spotkanie. Ale dla mnie osobiście o niczym to jeszcze nie świadczy. Nie trzeba być wierzącym, kochającym Boga, aby się modlić i uwielbiać. Nie trzeba. Czasem nawet nie trzeba być wierzącym, żeby to robić. Wiecie, że wielu niewierzących śpiewa gospel? Tak jest. Oni nie wierzą, ale jest fajna muzyka. Ważna rzecz, kochani. Czyli dużo jest ważnych, ale naprawdę mam ogromne drżenie przed tymi rzeczami, ponieważ Bóg chce obnażyć pewne rzeczy, aby się z nimi rozprawić. I to, co dzieje się na takich spotkaniach, o tym nazwałbym tu pewnym rytuałem religijnym, to bardzo często jest wymiana pewnych poglądów, pewnych filozofii, pewnych teologicznych jakichś fragmentów wyciągniętych z Biblii. Na przykład ostatnio słyszałem o czymś takim. Powiem szczerze, mnie to dotknęło i od razu wiedziałem, że to jest diabelskie. Ponieważ na jednym z takich spotkań powiedziano wprost o naszym Kościele, że w domu chleba nie ma uzdrowień. Że to jest miejsce zwiedzenia ludzi. I tak sobie myślę tak. Przychodzi mi na myśl, mówię, Michał, uzdrowienie z bardzo wysokiej gorączki. Mama Łukasza. Pan tutaj odnośnie płuca, prawda? Jak? Krzysztof. Krzysztof, tak, przepraszam. Pewnie jakieś jeszcze rzeczy by się znalazły. I powiem wam szczerze, ktoś powie tak, no w Kościele domu chleba to jest mało tych uzdrowień. Prawda? Można tak powiedzieć.
Ale powiem wam teraz, czym różni się postawa osób w takich grupkach, a ludzi, którzy są w kościele zjednoczeni razem. Ta na grupkach mówi, tam nie ma tego i to jest źle. A wiecie, jak powinna wyglądać postawa osoby, której faktycznie zależy na kościele i na Bogu? Powinna przyjść tak, jeżeli na przykład zauważa, że jest mało zdrowie, na przykład mogłaby przyjść do Lizy, albo do mnie, do Wiesia, do kogokolwiek i powiedzieć: Łukasz, zauważyłem ostatnio, że mieliśmy tylko 5 świadectw uzdrowienia. Powiedz mi proszę, co możemy zrobić, żeby było ich więcej? Widzicie różnicę? Ona jest bardzo widoczna. I widać postawę człowieka, który może mówić nie wiadomo jakie wspaniałe rzeczy o Bogu, ale zaraz padają rzeczy, które są totalnie przeciwieństwem Boga i Kościoła, gdzie powinniśmy być jednością, wspierać. Jeżeli ktoś cierpi, to przychodzimy, aby go wesprzeć i podnieść. A nie mówić, tutaj czegoś nie ma i to jest złe. I wiecie, mnie już to chyba nie dziwi, ale tacy ludzie, którzy mają zawsze najwięcej do powiedzenia o Kościele, jak tam jest źle, niedobrze, jak tam głoszą takie i takie rzeczy, tacy ludzie nigdy nie postanawiają samemu założyć kościoła. Jak chcą się spotykać w domu, w porządku. Biblia pisze o tym, że ludzie spotykali się w domach i to były kościoły. Ale tam nie było takich sytuacji, że ktoś mówił właśnie takie rzeczy, że tam jest tak, tak i tak. Bo jeżeli masz troskę o kościół, to przychodzisz do tych osób, które Bóg wyznaczył, aby prowadziły. Wiecie, jak trudno jest pasterzować? Jak trudno jest prowadzić chociażby jedną osobę? Wiecie, ile to pracy wymaga? A wyobraźcie sobie, jak macie prowadzić 50 osób. Ja sobie nie wyobrażam. I podziwiam Izę z Wiesiem, że tyle tego mają. Ja tyle nie mam. Nie wiem, czy bym był w stanie w ogóle mieć tyle. To nie dlatego, że bym nie dał rady, ale nie chcę oszukiwać nikogo. Ale chcę, aby on mógł wzrastać w Chrystusie. Dlatego zobaczcie, jak ważne jest, aby każdy w Kościele wziął odpowiedzialność i zaangażował się w służby. Łatwo jest mówić, że czegoś nie ma. Swego czasu też mówiono odnośnie uwielbienia różne rzeczy. Że tam tego nie ma, to powinno być tak, tak. Jeżeli ktoś wie lepiej i ma serce do uwielbienia, niech przyjdzie i powie: Łukasz, chciałbym uwielbiać. Zróbmy takie uwielbienie, takie. Chcę się zaangażować. To jest postawa człowieka wierzącego, który kocha Kościół i chce wzrastać w tym Kościele i chce go budować. A nie powiedzieć, uwielbienia w domu chleba są beznadziejne. Tam tylko na językach śpiewają i nic więcej. Naprawdę takie też głosy padały. Czy chcę tylko kilka rzeczy odnaleźć, żeby pokazać wam przykrości, które przychodzą i że one są diabelskie. Bo ktoś, kto mówi takie rzeczy, to nie jest ktoś, kto jest owcą w trzodzie Pana, ale jest wilkiem, który jest przebrany za owcę. Bo on podłudza. Podłudza i oddziela. I nie wiem, czy wiecie, w jaki sposób zwodzi się wierzących? Mówi się im biblijne rzeczy, podkreślam, biblijne rzeczy, ale wyjęte z kontekstu. Jeżeli jesteś wierzący i ktoś ci będzie mówił rzeczy takie, wiecie, od razu wyczuję, że to po prostu zajeżdża totalną niewiarą, to tego nie łykniesz tego. Ale kiedy spotkasz się z kimś i on ci powie jakiś tam fragment, i ty myślisz sobie, ej, w Biblii to jest. Chyba dobrze mówi. Przecież no nie mógłbym powiedzieć, gdyby był niewierzący, to by nie powiedział takich rzeczy, ale widocznie jest wierzący, kocha Boga, czytuje mi Biblii. Boże, ile on zna fragmentów Biblii. Na pamięć. On na każdy temat ma
Od razu tutaj fragment, tu taki, tu taki. Ale jak czytaliśmy pierwszy fragment, to nie jest ważne, ile znasz i co zrobisz. Ale ważne jest twoje serce i to, czy tobie zależy na tym, aby budować, czy aby niszczyć. Jeżeli spotykasz się albo spotykałaś z kimś, kto mówi ci o tym, że a ten jest taki, a tamta jest taka, to jak myślisz, czy to jest człowiek, który kocha Boga? Odpowiem ci prosto, nie. Bo jeżeli kochałby Boga, to kochałby człowieka i przyszedłby do Niego i powiedział, wiesz co, dostrzegłem pewien problem. Albo coś mnie niepokoi. Czy mógłbyś mi to wytłumaczyć? Bo może ja to źle interpretuję, może źle rozumiem. Ile razy zdarzyło wam się tak przyjść albo spotkać, żeby ktoś tak przyszedł? Bo ja bardzo rzadko się z tym spotkałem. Ale bardzo często słyszałem, jak łatwo się mówi, tak, 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 ci źle, be, i w ogóle głoszą takie rzeczy i tak dalej, tak dalej. Jeżeli wiesz lepiej, bo Bóg ci objawił, zobaczcie, ktoś powie, Bóg mi objawił, a za chwilę jest w tym niesamowity kwas. To ja się pytam, jaki Bóg? Który? Bo na pewno nie Jezus Chrystus. Bo On, mimo że widział grzeszników, cudzołożników, pijaków, to nie patrzył i mówił, ty pijaku! On przyszedł z rozwiązaniem i chciał zatroszczyć, aby pomóc. Widzicie tą różnicę? I zastanówmy się, czy w miejsca albo z ludźmi, którymi się spotykamy, czy tam nie ma takiego kwasu. Bo ja uczestniczyłem kiedyś w czymś takim, ktoś mnie zaprosił na jakieś takie spotkanie, wiecie, kawa, gadanie, wypłynęło pierwsze, drugie zdanie i powiedziałem tak, nie! Ja nie będę tego słuchał. Mówi, jesteś poraniona. Jesteś poraniona. I dlaczego ty chcesz to zranienie wyrzucać na innych? Dlaczego chcesz iść do innych ludzi, którzy też są poranieni i powiedzieć, jaka ja jestem poraniona? Ty też bądź ze mną poraniony, bo wszyscy powinniśmy być poranieni. Jac! Gdzie to jest napisane, że mamy być tacy? Wystrzegajmy się czegoś takiego, takich spotkań i takich ludzi, którzy pod pozorem uprzejmości, różnych życzliwości tak naprawdę niosą kwas i zwiedzenie. Bo jeżeli ktoś ci mówi o tym kościele, że jest taki i taki, a sam w nim nie służy, to powiem wprost, nie ma prawa się odzywać. Jeżeli nie jesteś zaangażowany w jakąkolwiek służbę, to jak możesz mówić, że ta służba ma wyglądać tak i tak? Zaangażuj się. Pokaż. Pokaż swoje serce. Pokaż, że tobie zależy na kościele. Pokaż to swoją postawą. Nie tylko gadaniem o biblijnych fragmentach. Wiecie, tego jest tak dużo. Tak dużo jest chorych nauczań na YouTubie i różnych dziwnych rzeczy. Słuchamy z jednego w drugie. Mętlik w głowie niesamowity. I nie wiemy, co jest co. Potem z kimś gadamy i tak naprawdę chwila, moment i jesteście już zwiedzeni. A człowiek zwiedzony nie wie, że jest zwiedzony, ponieważ jest zwiedzony. On tego, co Iza powiedziała, Duch Święty może mówić pewne rzeczy, ale ty już przyjąłeś taką prawdę i ty nie chcesz tego wypuścić. Przecież ja tak to wiem. Duch Święty mi objawił. Tak? Ciekawe kiedy. Duch Święty mówi o miłości, uprzejmości, cierpliwości, łagodności. Nie dostrzegam tego w twoich słowach, kiedy mówisz o moim kościele. Więc jak ty możesz powiedzieć, że Duch Święty przez ciebie przemawia? Jaki Duch Święty? Bądźmy czujni w tych rzeczach, w tych wszystkich spotkaniach. I tak mówię, osoby takie nie mają w planie w ogóle zakładać kościołów. Bo oni nie chcą mieć odpowiedzialności. Łatwo jest przyjść na gotowe. Naprawdę. Wiecie, w każdym kościele, który działa dla Boga, jest dużo pracy. Dla każdego. Tutaj nie ma, wiecie, jak gdzie indziej w pracy, że nie ma etatu. Tu jest pełno etatu. Ale ile razy słyszę, żeby ludzie się garnęli do roboty? No mało.
Zastanówmy się. Zastanówmy się. Jeżeli czujesz w sercu, że chcesz uwielbiać, coś prowadzić, nie wiem, nosić sprzęt, no przecież rzecz jest full, upiec ciasto, przyjdź, powiedz, kocham ten kościół, chcę tu być, czuję, że Bóg mnie tu prowadzi. A jeżeli nie czujesz, że cię tu prowadzi, to módl się o inny. Ale nie chodź z miejsca w miejsce i mówiąc, tu jest źle, tu mi się nie podoba, idę dalej. Tu jest źle, a ten to tak głupio gada, też idę dalej. Idę. I powiem wam, że na tych wszystkich spotkaniach i grupkach ludzi wierzących właśnie tacy ludzie najczęściej się spotykają. Ci, którzy byli już w tylu miejscach, tyle już słyszeli, tyle już wiedzą, że cokolwiek byś nie powiedziała bądź nie powiedział, on i tak już wie, jak jest. On już wie, jemu Duch Święty dawno to objawił, on już to wie. I nieważne, co powiesz. Jak głową w ścianę. Nic nie zrobisz. Wystrzegajmy się takich miejsc. Powiem wprost, to są diabelskie miejsca. I to, że ktoś jest uprzejmy przez jakiś czas, ale wiecie, tak mówię, diabeł tkwi w szczególikach. W małych rzeczach. Naprawdę w małych. I trzeba być czujnym, jak to było wcześniej napisane, aby dostrzec te niuanse, które są. Ale zobaczcie, kiedy zapytałem się takich ludzi, którzy prowadzą różne grupki i zadałem im pytanie, ale kto z was tutaj jest pasterzem tej trzody? Kto z was prowadzi? Kto z was bierze odpowiedzialność za tych ludzi? No ale wiesz, my się modlimy o Kościół, modlimy się o Poznań, o zwierz przeciwko zwierzchnościom. Naprawdę? Modlisz się z człowiekiem, a kto bierze odpowiedzialność za to wszystko? Czy ty wiesz o tym, że jeżeli bierzesz do modlitwy gościa, który nawet nic nie wie o Chrystusie i on się z tobą modli przeciwko zwierzchnościom, to czy ty wiesz, że jak on może wyjść z tego domu, to może zaraz zginąć? Czy zdajesz sobie z tego sprawę? Naprawdę takie rzeczy się dzieją. Straszne. Ludzie myślą, że mogą robić nie wiadomo co, jakoś to fajnie, takim wiecie, jakimś płaszczem, takim religijnym przykryć, powiedzieć, to jest super, to jest Kościół. Ludzie mówią, gdzie dwóch i trzech, tam jestem ja, tam jest Pan. Tam jest Kościół, tam jest wszystko. Ludzie wyciągają ten fragment z kontekstu, że my tu w dwójkę się spotkamy, coś tam ustalimy, tak? Ale przecież tu Paweł mówi inaczej o Kościele. On wyciągnięty fragment z kontekstu, gdzie dwóch lub trzech spotykamy się, tam ja jestem. Tak, Pan jest, ale to jeszcze nie jest Kościół, bo Kościół ma pewne jeszcze osoby, które prowadzą, robią to, to, to i tamto. I nieważne, podkreślam, czy to jest w domu, czy w budynku, czy gdziekolwiek. Ważne jest to, że to jest zgodne z Bożym Słowem. Jeżeli ktoś ci mówi, my tu prowadzimy grupki, to jest nasz Kościół, aha, no dobra, ale kto tu jest pasterzem? Kto tutaj uczy? Kto robi to, to i tamto? No wiesz, no raz ten, tak, super. Weźmiesz odpowiedzialność za tego człowieka? Za to, co mu głosisz? I potem ludzie wychodzą z takich miejsc, tak poranieni, słyszą różne dziwne rzeczy, a nikt ich za nich odpowiedzialności już nie weźmie. Dlatego tak ważne jest uczniostwo w Kościele. To, że prowadzisz jedną, dwie osoby. Uczysz. Nie sto. Nie jesteś w stanie, nie masz tyle czasu. Ale każdy kogoś uczy. Ale to jest w Kościele. To nie jest tak, że jesteś tu niby w Kościele, ale naprawdę jesteś poza i wolisz inne grupki, które są tak naprawdę przeciwko Kościołowi. Zastanów się. Jeżeli chcesz z kimś się spotykać, modlić, super. Ale niech Kościół o tym wie. Dlaczego wie? Nie dlatego, żeby miał kontrolę nad tobą. Ale żeby mógł stanąć w modlitwie, kiedy będziesz stawał przeciwko diabłu. Rozumiecie to? To jest tak ważne, kiedy się modlicie. To nie jest tak, że tylko sobie stoicie. Wielu ludzi stoi z takim małym mieczykiem, myśląc, że pokona zwierzchności. A potem jest taki upadek, że szok. Wielu ludzi mówi, a my teraz pójdziemy w pełni mocy głosić Ewangelię do pubów. Wierząc, mówili, i wracali pijani. Tacy pewni. Duch, aleluja do przodu. Jeżeli jesteś w Kościele, ale mimo to spotykasz się w różnych miejscach,
i walczycie o coś, to niech Kościół wie, żeby Tobie pomóc. Podkreślam, pomóc, nie kontrolować, gdzie chodzisz. Wielu ludzi tak mówi, boi się powiedzieć, bo ci mnie kontrolują. Nikt tu nikogo w Kościele nie kontroluje. Absolutnie nikt. Od razu bym się z tym rozprawił, gdybym się o tym dowiedział, wierzcie mi. Mamy troskę o każdego z Was. Czy o tym, czy w to wierzycie, czy nie. Wiele osób modli się o wielu z Was. Wiele osób naprawdę czuje, bo z nimi rozmawiam, Bożą ochronę. I wierzcie mi, że gdyby nie było tej modlitwy, to te osoby już dawno by zginęły, albo były dalej od Boga. Więc tak ważne jest być w Kościele. Podkreślam, w Kościele. I jeszcze ważna rzecz, że już dziś się spotykamy i mówimy, że to jest takie super biblijne, że to jest Kościół, to rolą człowieka, który jest w Kościele, jest służyć i przygotowywać do służby. Słyszycie to? Czy kiedykolwiek byliście na takim spotkaniu, kiedy ktoś właśnie was przygotowywał do służby, powiedział, słuchaj, trzeba służyć tutaj, to. Ja nie słyszałem. Dlaczego? Bo to nie jest Kościół. Ale Kościół prawdziwy i ty, jeżeli jesteś w Kościele podłączony, stale, wiecie, wzajemnie zasilające, to nie ma opcji, żebyś nie służył i nie uczył się, jak służyć. To jest rolą dla każdego. Jezus powiedział, uczyć ich wszystkiego tego, co ja wam powiedziałem. Służcie, bądźcie tacy jak ja, takie same serce, pokorne serce. Super, że wiele z was jest zaangażowanych w różne rzeczy. To jest wspaniałe. Naprawdę to jest wspaniałe, to jest budujące. Ale uważaj, naprawdę zwracajmy uwagę na to, czy to dzieje się w Kościele, czy to jest poza. Przeczytajmy sobie Rzymian 16, od 17 do 18. O, tu jest. Tacy bowiem są fałszywymi apostołami, podstępnymi pracownikami, którzy przydzierają postać apostołów Chrystusa. I nic dziwnego, sam bowiem szatan przybiera postać anioła światłości. Nic więc wielkiego, jeśli jego słudzy przybierają postać sług sprawiedliwości. Koniec ich jednak będzie według ich uczynków. I drugie, proszę was, bracia, abyście wypatrywali tych, którzy powodują rozłamy i zgorszenia przeciwko tej nauce, którą przyjęliście. Unikajcie ich, gdyż tacy nie służą naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi, ale własnemu brzuchowi, a przez gładkie słowa i pochlebstwo zwodzą serca prostych ludzi. Zobaczcie, jak to jest konkretnie napisane odnośnie takich różnych spotkań, różnych rzeczy i różnych ludzi, którzy mówią różne rzeczy. Paweł przestrzega, którzy są przeciwko tej nauce. Nauce jakiej? Tej, której Paweł głosił. Paweł, który mówił o darach, o owocach ducha. Przecież znacie je wszystkie. Więc jeżeli jesteś w miejscu, gdzie najpierw jest jakiś tylko rytuał, bo tak podkreślam, dla mnie modlitwa i uwielbienie to nie jest dowód na to, że to jest Kościół. Bo wielu ludzi niewierzących takie rzeczy robi. Ale Kościół jest wtedy, kiedy ludzie tam są w jedności, w miłości, walczą o siebie i wszystko współgra z tymi fragmentami, które dzisiaj przeczytałem. To wtedy możesz mieć pewność. Dlatego, tak jak mówię, wiele takich spotkań, które są, jest pełno ludzi poranionych, którzy wyrzucają na ciebie, która też jesteś poraniona, jeszcze swoje poranienie. Potem ludzie przychodzą do Kościoła już tak poranieni, że już mówią, Boże, no już nic nie pomoże. Pomoże ci, jak przede wszystkim odetniesz się od pewnych rzeczy. Jak będziesz unikać takich osób. I naprawdę wiem, że takie rzeczy dzieją się w tym Kościele. I chcę przed tym przestrzec. Przed takimi różnymi rzeczami, które na pozór tak wyglądają. Naprawdę
Ja nie mówię tego po to, bo kogoś nie lubię, albo chcę kogoś przestraszyć, ale mówię to z odpowiedzialnością za wasze życie. Po prostu. I kiedy zrozumiecie, czym jest odpowiedzialność za kogoś, modlitewna jest inna jeszcze, taka wiecie, czynna na co dzień w działaniu, to zobaczycie, że to wymaga tyle pracy i zobaczycie, że tak naprawdę jest pełno rzeczy, które możecie wejść, które możecie wesprzeć. Bo na tym polega Kościół. I Bóg chce oczyścić też ten Kościół właśnie z tych wszystkich wilków. Bóg chce to zrobić. Którzy przychodzą, aby oddzielać słabych na bok, wziąć na jakieś spotkania, nagadać głupot i tak naprawdę zabić. Bo przychodzi duchowa śmierć i przychodzi też bardzo często fizycznie. I to jest bardzo poważne. Więc niech to Boże Słowo dzisiaj będzie ku przestrodze dla każdego z nas, z kim się spotykamy, co słyszymy i uważajmy na te szczegółki. Naprawdę. Na te drobne rzeczy. Bądźmy czujni na postawę osób, które mówią biblijne rzeczy. Naprawdę. Bądźmy czujni. Niech Pan Jezus Chrystus nam w tym wszystkim pomoże. Niech Jego łaska, Jego miłosierdzie będzie nad każdym z nas. Amen. Amen.